Ziarna pszenicy, drogą sięgającą aż po wieczności i płodności. Krzyż, który staje się ofiarą za nas samych, bardzo nam ciąży. Jednak na Twojej drodze krzyżowej poniosłeś, Chryste, także i nasz krzyż. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, który za nas cierpi. Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, uczestnictwo w Twoim cierpieniu i cierpieniach tego świata, stajemy się sługami zbawienia, i że w ten sposób możemy pomóc budować Twoje ciało, Kościół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przedstawiciele parafii Miłosierdzia Bożego. Tajemnica druga bolesna, niczowanie Pana Jezusa. Yeah.
Chrzestowasz Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Bądź mi litościw, Boże nieskończony, według wielkiego miłosierdzia Twego. Pan z Wami. I duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I mamy nadzieję do zobaczenia za rok na takiej samej modlitwie. Smacznej, gorącej herbaty dla wszystkich życzymy, choć ze sobą nie wzięliśmy. Spokojnego wieczoru również, wędrówki do domu, spacerkiem. Smacznej kolacji. I gratulacje dla tych osób, którym bardzo ciężko było tu wchodzić na tę górę. Droga Pani wchodząc to mówi, jak tu ciężko. Rozłapać mężczyznę jakiegoś pod ramię, na pewno weźmie drogą Panią ze sobą. Jakaś starsza pani nie może, to pod rękę ją wziąć. Nie wstydzić się, małżonka nie zbije. Ksiądz patrzy, także wszystko jest w porządku. Na to pozwalamy. Tutaj na pola proszę nie iść, bo tam krzaki są. Nie, nie, w drugą stronę. A bardziej na cywilizowaną stronę was zapraszamy. Jak to pięknie, że po modlitwie wszyscy z uśmiechem na twarzy wracają do domu. To jest wspaniałe. Niech ten uśmiech na waszej twarzy zawsze będzie. Zdrowaś Maryjo,